Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Arma 3 Exile Mode. Dzisiaj, tak jak Wam ostatnio zapowiedziałem, będziemy budować bazę. Trochę to przekładałem, bo budowanie bazy po prostu jest bardzo ryzykowne w tej grze i nie jest też łatwe, jest dość trudne, czasochłonne, pracochłonne, no ale dzisiaj myślę, że zrobimy to w końcu. Już mam 75 tysięcy waluty, tapsów, no i chciałbym spróbować ją zrobić. Najpierw pozbieramy trochę drewna, trochę surowców, później zrobimy odpowiednie materiały, które będą nam potrzebne. Później wykupimy terytorium, postawimy bazę podstawową 1 na 1, żeby ochronić naszą flagę, a później tą bazę będę rozbudowywał, tak żeby ona, mam nadzieję, była ukryta. Także teraz niestety musimy udać się do miasta, znaleźć siekierę, bo nie mam siekiery. Później będziemy musieli pozbierać tą siekierą jakieś drewno i zebrać... No i zebrać po prostu te ścianki, zrobić i tak dalej. Wybrałem tą miejscówkę, ponieważ moje auto teraz wytrzymało tutaj ponad dobę. Ponad dobę tutaj stoi i nic mu się nie stało, nawet nikt mi nie przestrzelił kół. Dlatego uważam, że to będzie całkiem dobre miejsce. Wcześniej powiem Wam szczerze, że kupiłem... O, widzicie, tutaj tak jest trochę nie ten, nie fajnie. Ups. Powiem Wam, że ostatnio kupiłem Hammera, tego za 12 tysięcy. Zaparkowałem go przy bazie, wylogowałem się, znaczy nie przy bazie, tylko przy tym safe zone. Wylogowałem się na chwilę, dosłownie. Jakieś tam 2 godziny, coś takiego, 3. No i nie miałem tego auta. Nie wiem, czy ktoś je rozwalił, bo to był safe zone, czy po prostu wybuchło ze względu na błąd gry. Także tutaj mi ciężko jest akurat na to pytanie znaleźć odpowiedź. Niedawno był restart serwera i przed tym restartem serwera słyszałem jakieś strzały snajperskie i trochę się boję, że gdzieś tutaj w okolicy może być snajper. Mam nadzieję, że on mnie nie znajdzie. No i że jakoś uda się to wszystko zrobić. No teraz będziemy dużo ryzykować naprawdę, bo podczas stawiania bazy, jeżeli ktoś mnie zabije, to stracimy tą flagę, stracimy czas. Także mam nadzieję, że tutaj wszystko mi się akurat uda, po mojej myśli pójdzie. No i teraz tak, jak tu jechać? Tam przede mną jest takie miasto i tam właśnie chciałbym znaleźć siekierę. Jak będę miał siekierę, pozbieramy te drewno, tak jak Wam wspominałem, właśnie w tym lesie. Później zrobimy ściany i później udam się kupić flagę, bo jeżeli my kupimy teraz flagę i ktoś nas z nią zabije, to on tą flagę sobie może przejąć, jeżeli ja jej nie postawię. Poza tym zdaje się, że jak ją postawię, ale ona nie będzie ogrodzona, to chyba można ją zniszczyć, coś w tym rodzaju. Nie jestem do końca pewny. No ale chyba na tym polega zdobycie bazy, tak, żeby przejąć czyjeś terytorium, więc nie chcę ryzykować za bardzo. Zobaczcie, że są lagi. Ja się zaraz... O. Fuck, ja się zaraz ich pozbędę. Okej, teraz powinny być mniejsze. Zresztą poczekajmy, niech ta gra się troszkę podładuje i na pewno będzie zaraz lepiej. Myślę, że to jest dobra miejscówka, bo ona jest raczej w takim miejscu rzadko uczęszczanym, tak mi się wydaje przynajmniej. No, jeżeli ktoś tam będzie jechał, to tylko i wyłącznie po to, żeby jakąś bazę obrobić, a przypadkiem raczej nikt tam się na nią nie nadzieje. Teoretycznie, o kurczę, za szybko. Ciężko się tutaj hamuje i ogólnie ciężko się tutaj steruje. Nie wiem, czy znajdę tą siekierę, może być problem. Siekiery nie są najłatwiejsze do znalezienia, nie wiem czemu. Mógłbym ją kupić, ale niestety miasto jest dość daleko. Także my ją sobie... Ja postaram się ją po prostu splądrować i gdzieś tutaj znaleźć. Także ja sobie zaparkuję gdzieś tutaj może auto. O kurczę, aż się wystraszyłem, aż. Masakra. Tylko też nie mogę rozwalić tego auto, bo jak rozwalę, to... To będzie lipa. Bo chyba nie mam już duct tape'ów więcej, żeby ją naprawić. No ale zobaczę, może będzie akurat fart i uda się zdobyć jakoś w miarę szybko. Czekajcie, dobra. Dobry tyrownik jest. Na dobry dystans. Wydaje mi się, że siekierka to będzie właśnie w takich domach, bo... Co dziwne.
Nigdy nie znalazłem siekierki w tych miejscach, które tak bardzo przeszukiwałem, czyli te bazy wojskowe tam. No tam akurat nigdy jej nie było, więc nawet chyba nie będę szukał teraz w bazach wojskowych. Także ja zaraz do Was wrócę, jak już będzie siekierka. Słuchajcie, niestety przeszukałem całe miasto. Na szczęście tu nikogo nie było. Znalazłem helikopter, oczywiście czyjś. Ktoś tutaj niedaleko zaparkował sobie, więc być może jest to naprawdę bezpieczna miejscówka. Ale siekiery niestety nie było. Siekiery musimy szukać trochę w innych chyba miejscach niż miasto. Bardziej na jakichś takich farmach i no mam nadzieję, że gdzieś tutaj jest coś takiego. Zaraz czekajcie, niech no ja sobie spojrzę na mapę. Tak, pokażcie szybko, gdzie ja jestem. Jestem tutaj, czyli tutaj jest jakaś stacja. Może na tej stacji by coś było? Tutaj mamy airfield. Tutaj ewentualnie jest miasto, ale nie chciałbym jeszcze do tego miasta iść. Nie chciałbym kupować siekiery, to jest. Chciałbym ją po prostu znaleźć. Więc może zobaczmy na tej stacji, czy coś będzie. Chyba fajnie jest troszeczkę ryzykować. Przeszukując różne terytoria, niż tutaj też byłem, przeszukując różne, oh fuck me, różne terytoria, niż wszystko kupować. Taka jest moja opinia. O, Kraków, zobaczcie. Czyli będziemy w sumie niedaleko się Krakowa budowali, więc spoko. Warszawy chyba nie ma, chociaż nie wiem. No, całej mapy kurczę nie prześledziłem. Okej, czekajcie, bo tu stoi czyjaś łada chyba. Nie, łada jest opuszczona. Wybaczcie za tego laga, nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że zaraz się go pozbędziemy. Dobra, tutaj też nic nie ma. Dlatego pojedziemy dalej. Znaleźć tą cholerną siekierę. To nie jest takie łatwe. Myślę, że ona mogłaby być tutaj w tym mieście. Aczkolwiek kurczę, też nie powinienem tak stawać długo. No dobra, udajmy się do tego miasta. Zobaczymy, czy tam coś znajdziemy. Albo tutaj na ten airfield może. Tam jest też safe zone. Więc będę mógł sobie tutaj zaparkować auto, zdaje się. I raczej nic mi się nie powinno stać. Tam widzieliście jakieś. O, tak, jesteśmy w safe zone, więc może tutaj coś się uda znaleźć. Tutaj można kupować na pewno jakieś latające rzeczy. Wysiądziemy. Zalokuj i zobaczmy, czy rzeczywiście są jakieś do kupienia. Tu jest śmietnisko, a tutaj może jest. Nie, tutaj customs. A gdzie jest sklep z samolotami, helikopterami? Nie wiem, czy są samoloty. Widziałem już kilka helikopterów, samolotów jeszcze nie, ale wygląda na takie miejsce. Zobaczcie, mamy. Są helikoptery w różnych cenach. Niedużo, 25 tysięcy, 12 różne helikoptery. Wszystkie latające, oczywiście. O, są samolociki. A rzeczywiście widzieliśmy chyba raz samolot. Tutaj zobaczcie, za 100 tysięcy taki fajny transportowiec. No ale w sumie każdy sobie będzie mógł pozwolić na taki helikopter za 12 tysięcy, to starszy polatać trochę czasu i jest. No dobra, ja szukam siekiery w ryby. Słuchajcie, niestety, ale poszukiwania siekiery nie wyszły. Godzina czasu zmarnowana, siekiery nie ma. Dlatego kupię tą siekierę od razu i kupię też zamek na drzwi i samą flagę, czy też terytorium, żeby już nie marnować czasu, bo godzinę szukałem tej siekiery w różnych miejscach, no i niestety nie znalazłem. To jest w zasadzie fajne w tej grze. Ja bym dalej szukał, tylko że po prostu muszę nakręcić odcinek. Czy też chcę nakręcić odcinek, a nie mam na to jakby całej nocy, bo jest godzina pierwsza. No a poza tym samo budowanie jeszcze na pewno zajmie dużo czasu. Jest sporo osób na serwerze 40, więc też trochę się boję, co tutaj będzie, ale no, miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. Dobrze, u tego gościa kupujemy sobie siekierę. 1000, więc dość sporo. Siekierę i. Na początek tyle. U tego gościa natomiast kupujemy sobie domek. Czy ja mam tą flagę? Territory Flag Kit, czyli mam. Dobra.
Kupię sobie też jakieś jedzenie, picie, żebyśmy już nie byli głodni na ten czas budowania. Mamy tu jakieś coś takiego może. Dobra. Jemy. A gdzie jest to drugie? Tutaj. Jemy. No i zbijamy stąd. W ogóle tak, czemu mam 3 magazynki? Miałem 4 magazynki, mam 3. No dobra, nieważne. Pamiętajcie zawsze, żeby lokować swoje samochody. I teraz, ups, jedziemy. O Jezu, ale ja prowadzę. I teraz jedziemy po drewno. I wrócę do was już, jak będziemy je wydobywać. Okej, słuchajcie, jesteśmy w lesie. W lesie będziemy oczywiście wydobywać drewno. Tylko najpierw ukryjemy sobie jakoś samochód na wszelki wypadek, żeby nikt go nie zobaczył. Przecież jesteśmy w takiej miejscówce, że no naprawdę, jeżeli ktoś tutaj kampi, to jest naprawdę wytrwałym sznajperkiem. No, ups, żebym ja go nie zniszczył. Czy to jest dobre skampienie samochodu? Tak naprawdę nie wiem. Chyba niech będzie, że średnie. No ale dobra, jedziemy. Zamykamy. No i bierzemy aks. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma. Jest jakiś statek. Statki to są chyba po prostu części mapy. Mamy jakiś ruski statek. No i zbieramy kłody. Musimy ich zebrać sporo. Ja wam tylko będę pokażę wam tylko, jak je się wydobywa. O, fakt. Chcecie mi powiedzieć, że z tego się nie da wydobywać? Hej, 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 o co chodzi? O co chodzi? Czy moja siekiera jest jakaś upośledzona, czy co? Ej, no to nie slipa, z jakiego kurczę, no przecież wydobywałem już kilka razy drewno, ale może z innych drzew. Coś tu jest nie tak totalnie. Albo coś jest z tą siekierą nie tak, nie wiem, amunicja do siekiery jest potrzebna, czy co? Ta siekiera w ogóle nie uderza i to jest dziwne, bo siekiera zawsze uderzała. Dobra, zaraz wykombinuję, o co chodzi. Dobra, słuchajcie, znalazłem nową siekierę. Nie kupiłem już tym razem, tylko po prostu znalazłem w jakimś starym magazynie i mam nadzieję, że ta siekiera... Ups! Tym razem będzie działać. Bo zmarnowałem już naprawdę dużo czasu. Przy okazji byłem też w sklepie, kupiłem zamek do drzwi, bo zapomniałem, więc... Musiałbym się wracać, kurczę, niedobrze teraz zrobiłem. I sobie tutaj gdzieś się zakamuflujemy, czy coś w tym deseń, czy coś w tym stylu. Może tutaj niech będzie. Hops, 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 hops. O, fakt, trochę to auto bijam. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ w zasadzie na ten samochód, czy nie. No ale zróbmy sobie lock. Aks. I zobaczymy, czy mogę ścinać te drzewa, bo nie jestem pewny w zasadzie. O, dobra, działa. Niestety, nie wiem czemu nie ma zamachu tak zrobionego, tylko po prostu tak jakbyśmy strzelali w drzewo. Ale zaraz zobaczycie, że te deski się zbierają, te kłody. Co się stało? Ściąłem drzewo chyba. Tak, i jak widzicie, mamy tutaj to wszystko. Nie wiem, czy można przenieść wszystko na raz. Take all. Aha, i więcej nie mogę. No dobra, w takim razie od razu wam pokażę, na czym polega, jak budować, na czym to wszystko polega, o co w tym chodzi. Wejdźmy sobie tutaj w ekwipunek, kliknijmy sobie na wooden log i tutaj mamy recipes. I tutaj możemy sobie zrobić deskę, a możemy też zrobić workbench, bo nawet axe można zrobić, nie wiem w jaki sposób, ale okej. I sobie zróbmy taką ławeczkę do budowania. I czy ona gdzieś tutaj jest? Jest. I teraz sobie ją musimy tutaj kliknąć i construct. Zawsze potrzebujemy takiej ławeczki. I czekajcie, coś tutaj źle kliknąłem. Nie tutaj, tylko tutaj pyk. You cannot build within 15 meters. 500 meters.
Aha, czyli widzicie, najpierw muszę postawić flagę, no to ryby. Słuchajcie, znajdujemy się na miejscu. Nie wiem jak pójdzie, naprawdę nie mam pojęcia, totalnie. Kilometr stąd był zaparkowany samochód. Nie wiem czy prywatny, czy po prostu zrespiony przez serwer. No ale był i trochę mnie to martwi. Mam nadzieję, że nikt mi tutaj nie przeszkodzi. Kurczę, no jak jechałem, to wydawało mi się, że to jest w miarę płasko, ale coś widzę, że tak średnio. Nie wiem czy muszę mieć w zasadzie na płaskim zbudowane. Chyba są takie specjalne podpórki, coś takiego. Nie jest to moje auto. O, widzicie jak pięknie jest schowałem? Nic nie widać, idealnie. Więc tak, aha, najpierw muszę flagę postawić. Okej. Nie mogę wejść w wyposażenie. Jestem za daleko, czy co? Wyposażenie. Bierzemy flagę. Nie mam miejsca na flagę. Oh man. To niedobrze, że nie ma miejsca na flagę. Nie wiem ile ona zajmuje. Co jest z tym wyposażeniem? Nie rozumiem. Weźmy sobie, kurczę. Okej. Nie ma spiny. Po prostu sobie wrzucamy flagę. Dobra. Wyposażenie. Dawaj flagę. Kurczę, bo się trochę spinam, bo wiecie, tutaj jest mało czasu tak naprawdę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może ja jestem w błędzie, ale ogólnie trochę się martwię, że ktoś tu po prostu zaraz przyjdzie. Dobra, weźmy sobie tego drewna, które rozrzucałem, żeby się nie zmarnowało. Ono za chwilę może tak naprawdę zniknąć, więc lepiej postawić. Dobra, postawmy bazę. Myślę, że tutaj. Gdzieś między tymi drzewami, to znaczy flagę. Wow. Czekajcie, bo ona już, nie wiem czy będę mógł wybrać gdzie ją chcę postawić, więc wolałbym, żeby ona była na przykład o tutaj. Okej, weźmy sobie tak i możemy wybrać flagę, co w sumie nie wiedziałem, zaraz sprawdzimy jakie są flagi. Exile, o, takie malutkie to jest, Digbot, okej. Pirate, Family Guy, spoko. Dobra, to jest najlepsze. Enter Territory Name. Gdzie mam ten Enter Territory Name wpisać? Chyba jeszcze raz, chyba coś źle zrobiłem. A, rzeczywiście. A może inaczej, Rizland. Rizland i bierzemy z South Parka tą flagę i stawiamy, bo już... You are too close to an... O kurczę. Uuu, niedobrze. To co, jestem taką pierdołą, że się nie rozejrzałem tutaj, że nie ma żadnego innego terytorium? O kurde. No to słuchajcie, to jest w topa. 300 metrów. A rzeczywiście, patrzcie, jest. Aha. Niedobrze. To co teraz ja mogę zrobić? Co ja teraz mogę zrobić? No muszę znaleźć inne miejsce. Poczekajcie sekundę. Zaraz coś znajdziemy na pewno. Dobra, słuchajcie, jestem w innej miejscówce. Zobaczymy. No niestety tamto miejsce mi się bardziej podobało. Daliliśmy się od niego 1,5 km aż, bo nigdzie tutaj nie było płaskiego terenu, a tutaj jest w miarę płaski, więc będziemy się tutaj po prostu budować. Trochę nie po mojej myśli i też się trochę boję, bo tutaj niedaleko jest misja i mam nadzieję, że nikt nie chce przyjechać tutaj sobie tę misję wykonać. Widzę, że auto zaparkowałem lepiej niż tą flagę postawię. Chyba, że zrobimy też przy skalę, tak jak tamten koleś, to może nie jest głupie. Czekajcie, postawimy sobie tą flagę.
Czekajcie, jakoś tak może lepiej tutaj, żebym widział ją. Gdzie jest ta flaga? Dobra, szybko teraz. Rizland. Wybaczcie, że tak to długo trwa, no. Okej. To będzie nasza flaga. Zajebiście. Można ją postawić tak wyżej, fajnie. Dobra, a gdzie jest moje auto? Dobra, chyba tam? Nie, nie wiem nawet, gdzie jest moje auto. Takie dobrze parkuję, widzicie, że sam później znaleźć nie mogę. No i już przekręciłem ten teren. Jeszcze raz. Drugie podejście. Już ostatnie, obiecuję. Obiecuję. Tak jak wam mówiłem, nie jest to łatwe. No i co, znowu coś skipsie mnie. Dobra, można ją ustawiać. Ej, tutaj po prawej stronie widzicie, są różne opcje. Można ją podnosić, obniżać i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie postawię tą flagę. Kurczę, tam myślałem, że może warto by było ją postawić. Ale mówimy, że przy skale, to postawmy ją przy skale. Nie będę już jej podnosił i opuszczał. Wydaje mi się, że tak jest w ziemi. Chyba. O kurde, aż się straszyłem. Czy to ja strzeliłem? Dobra, ja strzeliłem. Brybę. Dobra, musimy wybaczyć. Teraz jedziemy. Spacja. Place. Niechcący strzeliłem. Myślałem, że trzeba nacisnąć lewym przyciskiem myszy, a tam rzeczywiście była taka opcja. Flaga stoi. Zatem możemy teraz zbudować sobie taką ławeczkę, którą już wcześniej wam pokazałem, którą się zrobiło. Jedziemy construct. To jest zwykła ławeczka, ona może sobie stać i stać, tak naprawdę nam to w niczym nie przeszkadza. Zróbmy sobie tą ławeczkę, o tutaj. Okej. No i do tej ławeczki, w tej ławeczce możemy sobie, zdaje się, konstruować różne rzeczy, tylko jakoś nie wiem gdzie. Może teraz, jak tutaj kliknę. Craft fireplace, craft wood plank, details, nie. Jak się w tym craftuje? A może rzeczywiście muszę zrobić te deski? Czekajcie, zróbmy sobie deski, zobaczymy jak to wygląda. A, nie mogę. No dobra, to czekajcie chwilkę. Dobra, słuchajcie, już wszystko wiem, wybaczcie mi za to. Trzeba mieć piłę w ręku. Trzeba stanąć obok tego, trzeba mieć taką piłę w ręku. Bierzemy sobie woodlug, klikamy recipes. No i craftujemy. Tutaj możemy sobie wybrać ilość. Ja mogę zrobić maksymalnie 6, 2 są potrzebne na jedno i mamy deski. Z desek będziemy mogli zrobić sobie natomiast resztę rzeczy, czyli storage crate, wood doorway. To robimy od razu. 6 aż potrzeba, więc dużo. Kolejna sprawa. Wood floor. Najważniejsze, od razu robimy. Okej, i dalej. Widzicie, jednak sporo tego wszystkiego potrzeba. Tutaj mamy gate, to nie. Czemu nie ma wooden gate? A ściana? Potrzebujemy jeszcze trzy ściany. Mam nadzieję, że możemy zrobić trzy ściany. Niestety nie możemy. No ale zobaczmy, jak to się ustawia. Okej, fajnie. Można teraz tak ją przemieszczać. Tutaj mamy tak. Page up, page down. To ją podnosimy i tak dalej, i tak dalej. Można ją też rotować. QE, tak jak tutaj. Znaczy rotować, obracać. Distance, home and larger steps. Dobra. U mnie page up coś nie działa. Może. Coś u mnie nie działa. Page up i page down. No to niedobrze. Ale ona chyba ogólnie się stawia w dobrym miejscu, tak jakby.
Chyba, że powinna być większa. O nie, powinna być większa, czyli straciłbym troszkę. Więc zrobimy sobie tak. Pójdę do tyłu, bo coś mi tutaj po prostu ta opcja nie działa. Holy fuck, to nie powinno być tak. To nie powinno być tak. Żebyśmy nie stracili. Ja nie chciałbym jej stawiać też krzywo. Czemu nie mogę jej podnieść? Czemu jej nie mogę podnieść? Dobra, słuchajcie, bo klikałem na page up, page down, na klawiaturze numerycznej. Już wszystko wiem i już mam też wszystkie ścianki zrobione. No i będziemy je ustawiać. Tak wygląda, że jest wszystko ok. Chyba. Chociaż nie wiem. Okej, niech będzie, że jest spoko. Nie wiem, czy tak, flagi nie można przejąć. Nic nie można z flagą zrobić. Chyba ją można tylko zniszczyć i zastanawiam się, czy ktoś może mi ją zniszczyć tutaj w ten sposób, jeżeli ona jest. Ale zaraz ją bardziej zabezpieczymy, ale najpierw zróbmy sobie po prostu tą bazę. Czyli tak, słuchajcie, robimy coś takiego. No, ja czasami klikam za często. Robimy tak, ściana. Construct. I robimy coś takiego jak snap point. Tutaj mamy pod trójką. Naciskamy spację patrząc na tą strzałkę. No i co jest? No i co jest? Press space again to place object. No ale czemu? O, i dobra, tu jest OK. OK, dobra. To teraz robimy sobie drugą. I trzecią, i drzwi. A, właśnie, nie mam drzwi. Mam. Ktoś jedzie. Fuck. O, możliwe, że mnie teraz widział. Tak na dobrą sprawę. O, man, to niedobrze. Nie podoba mi się to. Dobra. Teraz drzwi. Jak będą po tej stronie, w sumie nie widzę jakiegoś powodu, żeby nie. Tylko właśnie jest tutaj problem, że on jakby źle to przechwytuje. A jeżeli zrobimy sobie rotation... O, dobra, pięknie. Pięknie. Słuchajcie, to już nawet widać tą bazę, tylko czemu ty do niej wejść nie możesz? No to nie mogę wejść do swojej bazy. A, czyli powinienem zrobić tutaj. Ciekawe, czy da się to jakoś zburzyć. No nie wiem. Możemy wejść w ten sposób. Ale zburzyć już się chyba nie da. I postawmy jeszcze sobie tutaj to. Tak na szybko. Ktoś tu jedzie i się boję, bo po prostu mają bazę. Jeszcze nieskończoną. Ups. No i dobra. Słuchajcie, ja jeszcze buduję drewna. Więcej. Trzeba dozbierać, bo się skończyło. Robimy sufit. I zaraz do was wrócę. Dobra, słuchajcie, już wszystko wiem, jak to trzeba zrobić. Jeszcze tylko tutaj to zrobimy. Najpierw trzeba, słuchajcie, tak, coś takiego zrobić. Najpierw kraftujecie sobie doorway. Nie używacie go, nie stawiacie tak, jak ja postawiłem, tylko po prostu kraftujecie go na początku, a później możecie go upgrade'ować na door. I w ten sposób później stawiacie już gotowe. No i pytanie, czy ja wejdę do tej mojej bazy, czy nie? Coś czuję, że nie bardzo. No ale właśnie chciałbym zamienić sobie teraz... Nie wiem, czy można zamienić i to mnie właśnie zastanawia, to mnie interesuje, czy ja mogę jakoś zdemolować to, czy nie mogę zdemolować. No dobra, ale jak tutaj postawię, to nie będę mógł wejść, prawda? Chyba, że zrobię sobie jeszcze jedną podłogę. Kurde, dobra, fuck, znowu się straszyłem. Coś się chyba zepsułem. A tak, pewnie się nie postawiło ze względu na to, aż chyba się cały czerwony zrobiłem.
Nie mogę postawić, bo strzeliłem i teraz. Dokładnie, musimy poczekać tą sekundkę. No i będziemy w zasadzie kończyć chyba tą budowę. Czekajcie. No to raczej długo nie jest. Kilka sekund. Dobra, już. Także chowajcie broń i pamiętajcie, że spac ją się stawia, tylko zróbcie sobie ten snap point. Ja tutaj oczywiście to nie jest żaden poradnik budowania, bo ja sam jestem cienki jeszcze w tym budowaniu. Oh man. Dobra, i teraz tak. Zróbmy sufit. Trójka. No snap point to by była raczej ściana, nie? Zróbmy sufit, ale jak zrobić sufit, jak ja tutaj do tej bazy nawet wejść nie mogę? Chyba, że dałbym. No dobra, no to wiecie co, zrobimy sobie tutaj tą podłogę jeszcze raz. Czemu ja jej teraz nie widzę? Escape. Jeszcze raz sobie postawmy tą podłogę. Dobra. Dobra, wiecie co, bo to mi troszkę zajmie pewnie czasu, więc ja sobie tutaj to wszystko elegancko zrobię i zaraz do was wrócę. Dobrze, słuchajcie. Dużo pracy, naprawdę ciężko. Baza jest jeden na jeden, ale jest w zasadzie zrobiona. Jeszcze została mi jedna rzecz do zrobienia. Drzwi już stoją, tę podłogę niestety to krzywo postawiłem i no nie da się wchodzić do tej bazy. Trzeba po prostu tak do niej zbiegać. No i powiem wam szczerze, że nie wiem, czy ktoś może rozwalić tą flagę, skoro ona tak naprawdę nie jest schowana. Ale nauczymy się przynajmniej. Najwyżej stracimy czas, no trudno się mówi. I teraz tak, mówiłem wam, że kupuję zamek. I tu jest ten zamek do drzwi. Robimy coś takiego. Add lock. Wpisujemy sobie pin. Wszyscy mówią, żeby wpisywać inny niż do samochodu. Wszystko na inny pin, więc tak zrobimy. Pozwolę, zaraz wam pokażę pewną sztuczkę, którą można zrobić. No, pyk. I pyk, niech będzie. I dajemy ciach. Ogólnie do tych zamków wszystkich. Pin code, teraz 2, 3, 4, o co chodzi? Zaraz zobaczymy, czekajcie. Unlocked, no dobra, czyli dobrze jest. I zamykamy. I odmykamy. Ale teraz tak, otworzę i pokażę wam, bo znalazłem właśnie jedną rzecz, taką bardzo cenną, nawet dwie takie rzeczy. Nie wiem, czy... Może skoro znalazłem dwie, to nie są aż tak rzadkie. Natomiast... Muszę wejść w wyposażenie. Tutaj te rzeczy mi już nie będą potrzebne, więc sobie to możemy tutaj złożyć. Natomiast weźmiemy sobie pozostałe rzeczy. Obawiam się, że samochodu może nie być, ta miejscówka jest gorsza troszeczkę. Więc wezmę sobie chociaż tam magazynki i to właśnie. Tu jest Pro, a ten też jest Pro, dobra. No i zamykamy auto. Baza też jest zamknięta. Zaraz będę dawał loga. No i teraz tak, zamykamy drzwi. Pamiętajcie, że za każdym razem trzeba je lokować. I teraz tak, taka sprawa. Mamy coś takiego jak Thermal Scanner Pro. Five times. Does not work in safe zones. No dobra, ale nie działa mi tutaj. Nie mogę go użyć. No dobra, wiecie co, mniejsza z tym. To jest skaner termiczny. Jeżeli jest zamek na drzwiach, to widzimy, jakie cyferki były w tym zamku wciśnięte. Trzy ostatnie, czyli pierwszą musimy zgadnąć i trzy ostatnie musimy zgadnąć z kolei kolejność, bo się jakby odciski palców są podświetlone, więc to jest naprawdę zajebista rzecz, duże ułatwienie, jeżeli ktoś chce rajdować bazę i myślę, że dość fajny jakby dodatek do gry. Natomiast słuchajcie, bardzo dzisiaj ciężki odcinek dla mnie. Budowanie takiej bazy 1 na 1 to no 3 godzinki spokojnie.
Także słuchajcie, dzięki bardzo za oglądanie. W następnych odcinkach będziemy rozbudowywać bazę, ale chyba w najbliższym odcinku, to już będzie zdaje się piąty odcinek, będziemy robić objazd dookoła całej mapy. Chciałbym Wam pokazać, jak ta mapa wygląda. Może zobaczymy jakieś fajne bazy, jakieś inspiracje. Może raczej na pewno będzie jakieś mordowanie. Także zapraszam na następne odcinki. Dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentujcie. Może macie jakieś rady? Sorry, że tak troszeczkę nie byłem przygotowany. Myślałem, że byłem przygotowany, bo oglądałem poradnik i też czytałem troszkę, ale no widać niedokładnie. Także dzięki bardzo i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.